Cześć kochani, ja jestem Marta, a to jest kanał Zwyczajna Kobieta o życiu na maleńkiej podkarpackiej wiosce. Witam Was w takim nietypowym wydaniu. Ogólnie dzisiaj mamy taki nietypowy dzień, ponieważ dzisiaj jest dzień wyjazdu Tomasza. Tomasz dzisiaj wyjechał, a ja zostałam sama w domu z trójką dzieci, z trzema psami i z ogromnym, ogromnym chaosem. Jak mogliście zobaczyć na poprzednich filmach, gdy Tomasz przyjeżdża, jest chaos, ale gdy wyjeżdża, w domu jest jeszcze większy chaos. Dlaczego dzisiaj prezentuję się Wam w takim wydaniu? Ano dlatego, ponieważ Wandzia, moja najmłodsza córka, ma rewolucje żołądkowe. To są chyba w ogóle pierwsze rewolucje żołądkowe w jej życiu, więc dość ciężko to znosi i jest taka rozgoryczona. A co za tym idzie, praktycznie w nocy nie było spania. Teraz mamy dzień, ona na szczęście śpi, a ja czułam, że muszę coś ze sobą zrobić. Także w takich dniach, gdy czuję się totalnie wypompowana i nie mam ochoty patrzeć w lustro, robię sobie zazwyczaj peeling, nawilżanie i tak dalej, żeby ta moja buzia troszeczkę odżyła, nie była taka spuchnięta, taka czerwona, bo dzisiaj rano to nawet moje starsze córki mówiły, że jakoś dziwnie, mamo, wyglądasz. A gdyby ktoś był ciekawy, skąd ta przepiękna, słodziutka opaseczka, to nie jestem żadną wariatką, to nie jest moja opaska, choć przyznam, że jest bardzo ładna. Jest to opaska moich córek, ponieważ moje opaski jakimś dziwnym trafem wszystkie zniknęły. Także całe szczęście mam trzy córki i zawsze mogę sobie taką opaskę pożyczyć od nich. Zadbałam już o swoją skórę, aby się lepiej poczuć i założę też jedną z moich piękniejszych sukienek, żeby mimo tego wszystkiego, co dzieje się dookoła, czuć się dzisiaj bardzo dobrze, czuć się wyjątkowo, czuć się pięknie. Jest to sukieneczka z Lawelli. Lawella to jest polska marka, która tworzy bardzo kobiece i dziewczęce sukienki. Także jak szukacie czegoś wyjątkowego, bardzo kobiecego i dziewczęcego, to znajdziecie właśnie tam. Po wykonanym peelingu twarzy oraz peelingu ust lubię sobie nałożyć na usta taką maść z lanoliny. Lanomaść, pielęgnacja brodawek sutkowych w okresie ciąży i karmienia. Przetestowany przez karmiące mamy. To mi jeszcze zostało po Wandzi. I ja sobie taką maść nakładam na usta. Kaka. Grubą warstwę. Żeby te usta były cały czas nawilżone. Tutaj u nas bardzo mocno wieje, więc ciągle mam przesuszone. Zawsze przed wyjściem staram się posmarować się właśnie tą maścią z lanoliny. Thank you.
Nawiozłam sobie drewno, nie było łatwo, ale dałam radę, jednak ten wózeczek jest pojemny i dość ciężko wiedzieć taką pojemność drewna kominkowego, które jest bardzo ciężkie. Pewnie zapytacie, dlaczego nie zrobił tego Tomasz. Tomasz naniósł mi drewno, dużo, bardzo dużo drewna, stoi w przedsionku, ale niestety ja palę nieco inaczej niż Tomek. Jakoś tak nie konsultowaliśmy się, kto jak pali, ja widzę, jak pali Tomasz w piecu. Tomasz nie zna mojego sposobu, a ja do palenia potrzebuję trochę tego drewna kominkowego, które jednak no trochę dłużej pali się po włożeniu go do pieca. Także troszeczkę sobie go dowiozłam, może starczy na kilka dni. Tutaj jest to drewno naniesione przez Tomasza, jest go bardzo dużo, ja bym tych worków tutaj po prostu nie wciągnęła, maksymalnie dwa ułożyłabym na zewnątrz, na schodach. Zrobiłam sobie kawkę, usiadłam sobie, nie mam zamiaru sprzątać tego wszystkiego z językiem na wierzchu, także teraz wypiję sobie kawę i nabiorę sił do ogarnięcia tego wszystkiego. Wiem, że ja potrafię to zrobić bardzo szybko, mam już tak ogromne doświadczenie. Wczoraj zostawiłam Tomasza z dziewczynkami samego na 6 godzin, także... Tomasz nagrał mi głosówkę, że jestem wielka i on nie wie, jak ja to wszystko ogarniam. Także poczułam się w końcu doceniona. I właśnie dzisiaj wykorzystam sobie właśnie to swoje doświadczenie budowane przez 7 lat szybkiego ogarniania domu, nawet przy trójce dzieci. Wszystko się da, tylko wiecie co? Wiecie, gdzie jest złoty środek? Jeżeli chcecie ogarnąć szybko wszystko, trzeba odłożyć to na chwilę gdzieś, gdzie nie jest w zasięgu waszego wzroku, ani w zasięgu waszej ręki. I oto cała tajemnica. Zajrzymy do piecyka. W piecyku pięknie się już pali i można spokojnie podłożyć
większe klocki. Dostaję również mnóstwo pytań, jak czyścić welurowe krzesła. No, jak widzicie, nasze krzesła są całe upaciane jedzeniem. W większości za sprawą Wandzi są bardzo proste w utrzymaniu. I wystarczy czysta gąbka zamoczona w wodzie. I tutaj sobie czyścimy jedną czy drugą stroną i bez problemu wszystko schodzi. Ja już kiedyś mówiłam, że jak jest się mamą, to są rzeczy ważne i rzeczy ważniejsze. I w moim domu takie fotele to są rzeczy mniej ważne. Wolę mieć czysty blat, czyste blaty niż czyste siedzenia. 5 minut i mam zupełnie inny fotel. Nie chciało mi się jedynie szorować tutaj takich śladów, które są po flamastrze. To jest monstera i ona się powinna piąć. I z tej monstery zrobiłam 3 szczepki. Z tego względu, bo zrobiła się taka biedna, pogubiła tutaj liście. Ale to, co ja teraz zauważyłam, to, że ta monstera wypuszcza w miejscu dawnych liści nowe liście. Także może niepotrzebnie ją ścinałam, choć tutaj widzę, że się rozgałęziła. Może potrzebuje jeszcze trochę czasu i stanie się taką, wiecie, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo gęstą monsterą, ponieważ tutaj są teraz 1, 2, 3. Tylko 3? Myślałam, że więcej. 3 szczepki w jednej doniczce. Na wierzchu mam też zawsze świeczki i z tego względu, bo tutaj na Podkarpaciu bardzo, bardzo często nie ma prądu i żebym nie musiała później latać i ich szukać, to one sobie po prostu stoją tam na parapecie, ale czas zmienić ich miejsce, ponieważ estetycznie mi to bardzo przeszkadza, także schowam je po prostu do jakiejś szafki, ale żeby były blisko pod ręką. Kupiłam taki piękny obrus na Allegro, także Wam podlinkuję w opisie, bo podejrzewam, że będzie bardzo dużo pytań, skąd mam ten obrus. Jest prześliczny, przeuroczy, tylko zastanawiam się, czy nie jest teraz za bardzo pstrokato. Bo lubię kolory, ale za dużo kolorów to też niedobrze. Jak zobaczyłam ten obrus, nie mogłam się powstrzymać przed kupieniem go. Co, Honoratko, przypadły Ci do gustu te książeczki, co teraz kupiła mama? A ja lubię tą. Tą lubisz? Tą. Ojej, pokaż, którą lubisz. O, papugi, co? Została pokazane. Ojej. Jak narysować, tak? Rybkę. Spłukany obrazek. Jak narysować gada. Fajna ta książeczka, co? Godzina 14 i kuchnia posprzątana, naczynia umyte, została tylko sypialnia. No, uśmiech jest na buzi. A dlaczego jest ten uśmiech na buzi, Honoratko? Bo będzie Honoratka pomagać mamie, tak? Obierać marcheweczkę na zupkę dla Wandzi. Jak ja byłam mała i miałam jakieś zatrucia pokarmowe, to mama zawsze robiła mi, z tego co pamiętam, taką zupę, tak, z marchewki i ziemniaczków. Czy tamtej damie tam nie jest za dobrze? Zrobiłam nam na szybko kanapeczki, zanim będzie obiad. I mamy tutaj ser wędzony, ogórek i jakiś chlebek przednożytni ze sklepu. Mówię, chodźcie i psy już są gotowe. A ja nie mówię do nich. Dzieci, dzieci, chodźcie. Chodźcie, bo psy idą zamiast Was. Zupka już ugotowana. Stygnie sobie i czekam, aż będzie w stanie, żeby ją nakarmić. A teraz robię surówkę. Spora z marchewki. Bardzo się inspiruję różnymi vlogami z YouTube'a, które oglądam. Najbardziej inspirowała mnie Basia, ale Basia już nie nagrywa na YouTubie.
często nią pytacie, czy będzie nagrywać, nie wiem, ale Basia, jeżeli chodzi o jedzenie, zawsze bardzo mnie inspirowała. Zawsze, za każdym razem jak do niej szłam, była inna zupa, a później ja tą zupę, co u niej jadłam, gotowałam przez tydzień czasu. Także Basia była moją ogromną inspiracją. Ja sobie tutaj będę kroić i przy okazji sobie z Wami porozmawiam. Tomasz dzisiaj rano wyjechał o 6, także z samego rana. Także my znowu zostałyśmy same. I ja lubię ten czas, gdy jesteśmy same. Tak bardzo lubię ten czas, ponieważ przez ostatnie 10 lat cały czas byłam z Tomaszem, non-stop byłam z Tomaszem i niedługo obchodzimy właśnie nasze 10-lecie. W zasadzie to za miesiąc. Chciałabym zrobić coś fajnego na to nasze 10-lecie, ale wracając do tematu, ja lubię ten czas, jak Tomasz wyjeżdża i obydwoje mamy wrażenie, że nam bardzo tego brakowało. Pobycia trochę samemu, bo to też myślę w związku czasem jest potrzebne, w naszym na pewno. I myślę, że te wyjazdy Tomasza poprawiły nasze relacje. Choć dostawałam takie komentarze, że ludzie, gdy są osobno, się rozstają i tak dalej, to u nas było przeciwnie. U nas już było bardzo blisko tego rozstania, w momencie, gdy cały czas byliśmy ze sobą. I tak się czuję z tym źle, gdy wszyscy piszą, że jesteśmy wspaniałym związkiem, gdy ja tak do końca nie czuję, żeby tak było. Nie czuję do końca, żeby tak było. Więc ja Wam chcę tutaj powiedzieć, że my nie jesteśmy wspaniałym związkiem, też mamy swoje problemy. Jak wszyscy myślę? Myślę, że nie ma związków bez problemów. Dzieci zbliżają, ale dzieci również oddalają. Dopóki nie mieliśmy dzieci, naprawdę nigdy się nie kłóciliśmy. A odkąd pojawiły się dzieci, z każdym kolejnym dzieckiem my zmagamy się z większymi trudnościami do pokonania, więc często nie jest kolorowo. Oczywiście ja nie nagrywam, jak my mamy sprzeczki, tylko te szczęśliwe chwile, ale tak, mamy te sprzeczki, nie jesteśmy absolutnie związkiem idealnym. Ja chcę, żebyście to wiedzieli, bo czuję się tak, czuję się nie w porządku wobec Was. Surówka jest już gotowa, a Krysia się nie może bardzo doczekać. Czas na popołudniową kawkę. Cieszę się, że między nami wszystko jest już wyjaśnione. Nie ciąży to już tak na mnie. Zawsze starałam się podkreślić, że nie jesteśmy związkiem idealnym, jednak chyba podkreślałam to zbyt mało stanowczo, więc stwierdziłam, że to jest czas, aby powiedzieć to jasno. Ja też wiem, że takie wyznania osób publicznych, jakby nie było, jestem w pewnym stopniu osobą publiczną, często pomaga innym. Ja sama ostatnio obejrzałam film Therapeutic Mama. Przyznam, nie oglądam regularnie, naprawdę z doskoku. I akurat wyświetlił mi się ostatnio jakiś film, obejrzałam. I tam Therapeutic Mama Danika. Przepraszam, nie pamiętam imienia, naprawdę pamiętam po nazwie. Therapeutic Mama powiedziała, że mieli separację i opowiedziała troszeczkę o tym. I tak dało mi to do myślenia, że fajnie by było, gdybym ja również podzieliła się z Wami naszą sytuacją, bo być może ktoś właśnie potrzebuje to usłyszeć. Za nami już prawie 10 lat związku, a my nadal się docieramy. I kiedyś słyszałam, kiedyś przeczytałam gdzieś taki tekst, że mężczyzna musi kochać bardziej. I prawda w naszym przypadku jest taka, że gdyby Tomek tak mocno mnie nie kochał i tak mocno mnie nie trzymał w swoich sidłach, to prawdopodobnie już nie bylibyśmy razem. Bo tak na poważnie, na serio, dwa razy chciałam się rozstać z Tomaszem. Jednak Tomasz bardzo zabiegał o naszą relację. Bardzo tego nie chciał, więc cały czas jesteśmy ze sobą, cały czas staramy się pozbyć tego, co nie gra, pracować nad tym, co nie jest łatwe, ponieważ no, ludzie mają, wiecie, przyzwyczajenia,
nabywane latami, więc później, aby zmienić te przyzwyczajenia, też trzeba trochę czasu, nic nie jest na pstryknięcie palcem. I tutaj nie chcę być jednostronna, ja uważam, że kij ma dwa końce i zawsze z dwóch stron jest coś do naprawy, jest coś do polepszenia. Myślę, że najgorzej by było, gdyby jedna ze stron nie chciała nad sobą pracować. Wtedy mógłby być problem, a w momencie, gdy dwie strony są chętne do współpracy, są chętne do polepszenia relacji, to widzę tam światełko w tunelu i wierzę, że w końcu kiedyś będzie naprawdę bardzo dobrze. To są tematy, o których mówi się bardzo ciężko, jednak wiem, że cenicie ten kanał za to, że jest pokazywane życie bez lukrowania, więc ja nadal chcę, aby była tutaj taka transparentność. Dlatego dzielę się z Wami tak trudnym dla mnie tematem. Nie znam ani jednego idealnego związku, a książę na białym koniu jest chyba tylko w bajkach. W piecyku podłożone, zbliża się powoli wieczór. Ja chciałam Wam powiedzieć taką anegdotkę. Tutaj jest taki klocuszek, taki duży klocek drewniany. Tomasz go tam zostawił i to jest takie moje miejsce, które uwielbiam, w szczególności wieczorem, gdy dzieci śpią, gdy światło jest przygaszone, a ja tam sobie siedzę i grzeję plecy. I zazwyczaj wtedy montuję dla Was film. Także to jest jedne z moich ulubionych miejsc w domu, właśnie przy piecu kaflowym, bo on tak bardzo długo trzyma to ciepło. No jedynie tutaj te ryły, które są, one mi tam trochę przeszkadzają, bo do końca nie mogę się tam wygodnie oprzeć i wygodnie zrelaksować. I ja mam bardzo duży sentyment do pieców kaflowych. Pamiętam, jak byłam mała i mój świętej pamięci dziadek siedział zawsze przy takim piecu kaflowym i to było zawsze jego miejsce. Jakby stało krzesło przy samym piecu kaflowym i to było jego miejsce i tak właśnie wspominam mojego dziadka. I tą anegdotką, niech będzie, że dobrze mówię, zakończę już dzisiejszy film. Mam nadzieję, że spędziło się Wam z nami miło czas. Dziękuję, że jesteście. Pamiętajcie o subskrypcji i o łapkach. Trzymajcie się, pa!